Jeszcze przed odcinkiem zapraszam Was serdecznie na nową stronę do wymieniania skinów z Counter-Strike'a. Duży wybór skinów, uwzględnianie naklejek na broniach, rozpoznawanie patternów i wiele, wiele więcej. Dodatkowo na stronie macie także szybką sprzedaż, dzięki czemu natychmiastowo możecie wymienić swoje skiny na kryptowaluty. Znajdziecie tutaj także różnego rodzaju giveaway'e i osiągnięcia, przez które będziecie dostawali dodatkowe nagrody. Z kodem NASTIR dostaniecie 35% bonusu do doładowania, a także do $30 za darmo przy pierwszych 3 transakcjach. Siemano wszystkim, witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Casehugga. W dzisiejszym odcinku mamy naprawdę dużo kasiory, bo mamy 550 dolarków. Słuchajcie, oprócz tego mamy 78 tysięcy diamentów. Natomiast jeszcze, słuchajcie, tutaj evencik się nie zaczął, więc dzisiaj oczywiście wykorzystamy tutaj swoje saldo, które mamy właśnie w dolarkach. Jeszcze przed odcinkiem chciałbym Was zaprosić do skorzystania z mojego kodu promocyjnego. No bo gdy wejdziecie sobie tutaj w ten zielony plusik i tutaj w użyj kodu promocyjnego wpiszecie sobie kodzik NASTIR, no to dostaniecie plus 10% do swojego każdego doładowania, 2 darmowe skrzyneczki na start. Jeśli chodzi o metody płatności, mamy Blik, kartę kredytową, przelew bankowy, gift cardy, kryptowaluty, SkinPay, no i inne metody takie jak Skill czy GPay. Także moi drodzy, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My mamy dzisiaj naprawdę dużo kasiory i dzisiaj zaczniemy sobie, słuchajcie, od Case Battle. Zazwyczaj zaczynamy właśnie od skrzyneczek, także dzisiaj zaczniemy sobie od Case Battle. Wow, tutaj widzicie, jakaś potężna bitwa za 2000 dolców, no tyle nie mamy. Widzę, że tutaj Addixon królował w tej bitwie, także fajnie, fajnie. Ja mam trochę mniej kasiory, także do Addixona niestety nie wbijemy, natomiast mam nadzieję, że tutaj mimo wszystko jakąś fajną bitewkę sobie stworzymy i oczywiście też tą bitewkę wygramy. Dobra, dodajmy sobie trochę granatów może. Tych skrzynek granatowych chyba wszystkich nie przetestowaliśmy, także od razu jakieś takie 3 skrzynki sobie tutaj dodamy. No dzisiaj tak, trochę grubiej niż w poprzednich odcinkach, także dajcie znać, czy chcecie po prostu takie odcinki, w których trochę więcej się dzieje. Dobra, dodamy sobie jeszcze 2 skrzynki Rubika, 1 skrzynkę retro i mamy 106 dolarków, słuchajcie, i taką bitewkę sobie tutaj zaczniemy. Graj z losowym botem, dodało nam bota Zipa. Moi drodzy, no i zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj fajnie nam ta bitewka odda. No ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Na początku mamy USPK za 5,70. Okej, no tutaj takie skiny bardzo, bardzo podobne, jak widzicie, otrzymujemy już diamenty. No niestety, słuchajcie, z drugiej skrzynki bot dostał WP Whitefire, ale z trzeciej dostajemy rękawiczki i wychodzimy na prowadzenie. Co tu się dzieje już na początku? Ta bitwa już jest, słuchajcie, zwrócona. Zobaczymy, mam nadzieję, że ten bot już nic tutaj nie ugra, no bo naprawdę fajnie by było tą bitewkę zgarnąć. To jest bardzo blisko, bardzo musimy coś dobrego trafić z tej skrzynki. Chyba to wygraliśmy. Let's go, słuchajcie, mamy jeszcze AWP Electric Hive, no i łącznie pierwsza bitwa wyszła nam bardzo, bardzo dobrze. Mamy 255 dolarków ze 106, także no fajny proficik, fajnie, że dzisiaj akurat robimy trochę grubsze bitwy i już ta pierwsza bitewka nam się tutaj udała. Dobra, słuchajcie, otworzymy sobie parę skrzynek tutaj manualnie na stronie. Tutaj jak widzicie mamy Summer Vibe, czyli tutaj takie nowe skrzynki eventowe chyba. Nie wiem, czy to są eventowe, słuchajcie, czy po prostu nowe skrzynki na stronie. W każdym razie ostatnio otwieraliśmy Party Wingman, dziś sobie otwórzmy może Tropical Terror. Tutaj ta skrzynka, no jak widzicie, też trochę diamentów dostajemy. Tutaj tak naprawdę za otwarcie każdej skrzynki teraz na stronie dostajemy diamenty. No i potem za te diamenty będziemy oczywiście mogli coś na tym evencie zdziałać. Ale czekamy jeszcze na evencik. Pierwszy skin na zero. Drugi lekko na plusik, spoko, Kałaszek Asimov, spróbujemy jeszcze raz. I Aquamarine Revenge, myślałem, że będzie trochę droższy, 15 dolców, nie ma oczywiście tragedii. Także chodźmy sobie może na jakąś jeszcze tutaj, słuchajcie, skrzyneczkę. Otworzymy sobie może coś ze starych skrzynek. I otwórzmy sobie, no kurczę, coś za... Może coś za 40-50 dolców jakoś, tu mamy 50%. Oj kurczę, może Sigma bardziej, Sigma Energy, zobaczmy sobie tą skrzynkę. Tej skrzynki chyba nie otwierałem. No, wydaje się taka ok. Patrzcie, tutaj 1,75% na Shadow Dodgersy, tu 0,25, 1,25 też na takie Driver Glovesy. No też, no szanse procentowe są całkiem niezłe, zobaczymy, ale skrzynka też swoje kosztuje, 65 dolców. No dobra, mamy Golden Coila, ok, ja myślałem, że to będzie w ogóle minus, a to kosztuje, słuchajcie, 100 dolarów. Także jest bardzo dobrze, ja już tutaj liczyłem, że zatrzyma się na tym sloterze, a proszę bardzo, mimo wszystko też Golden Koi jest na plus. No wydaje mi się, że to jest bardzo dobra skrzynka, chociaż tutaj jak widzicie, jakby się trafiło coś z tych słabszych itemów, no to już by było gorzej. Dobra, słuchajcie, jeszcze chciałbym Wam opowiedzieć o codziennych bonusach. Mamy tutaj codzienne bonusy na stronie, możemy sobie otwierać tutaj skrzynki w zależności od tego, który mamy poziom. Ja mam poziom 50, także jeszcze trochę do tej platynowej skrzynki mi brakuje. Otworzymy sobie skrzynkę złotą i mamy skina
SG Phantom, sprzedamy sobie go od razu. Tutaj jeśli chodzi o bonusy na stronie, macie także levele. Ja tak jak wam właśnie przed chwilą powiedziałem, mam level 50 i możemy sobie otworzyć już za 50 level skrzynkę, bo ostatnio nie otwieraliśmy, to chyba ostatnio wbiliśmy ten 50 poziom na odcinku i ze skrzynki leci nam... Okej, digielek, no niestety dwa razy mniejsza wartość niż wartość skrzynki, ale oczywiście może się trafić też coś lepszego. Tutaj za te levele możemy też dostać na przykład gwarantowaną nagrodę, tak jak na przykład jakiegoś skina o określonej wartości, czy na przykład doładowanie konta. Tutaj macie jeszcze cashback bonus na stronie, to jest też bardzo fajny bonus, bo słuchajcie, 1% z waszych wydatków wraca do was właśnie tutaj na stronie w takim cashbacku i tutaj... Jeżeli sobie trochę po prostu pootwieracie tych skrzynek, no to im więcej otworzycie, to po prostu ta nagroda z cashbacku będzie oczywiście większa. Ja sobie mogę taką naklejkę odebrać. Na razie jeszcze jej nie będziemy odbierać. To była naklejka z 2015 roku. Całkiem fajna, ale mimo wszystko jeszcze sobie poczekamy. Może coś droższego po prostu sobie tutaj odbierzemy. Dobra, jeszcze jakąś bitewkę bym sobie, słuchajcie, stworzył. Mamy 312 dolarów. Nie będę wszystkiego wydawał, ale tak za połowę tego... No myślę, że możemy coś takiego zrobić. To tak, skrzynka Briggs, skrzynka Kingdom może. I kurczę, co by tu jeszcze dodać? Dream Knives, może to Just Fine, razy dwa. I mamy akurat, słuchajcie, bitwę za 150 dolców, więc ja nie będę narzekał. Znaczy zobaczymy, czy będę narzekał, bo być może, że będę pod koniec tej bitwy, ale mam nadzieję, że jednak się uda jeszcze coś trafić. Dobra, dodajemy losowego bota, mamy bota alfę i prawdopodobnie będzie to ostatnia bitwa w dzisiejszym odcinku, także no zobaczymy. Fajnie by było, gdybyśmy też tą drugą bitwę wygrali. Początek, no nie najlepszy. Myślałem, że ta WP będzie trochę droższa, jak już ją zobaczyłem. Dwie te same M-ki, o niestety bot w lepszym stanie trafił, no i jest cienko. Z tego Just Fine'a Dragonfire, o Jezu, tylko za 10 dolców i chyba nic z tego nie będzie. Niestety, już ten Deagle będzie... A nie, jednak ten Famas droższy, ale to o dolara to mimo wszystko. No i 61 centów zysku tak naprawdę by było z tej bitwy, gdybyśmy my po prostu to zgarnęli. A zgarnął bot. Także no, mimo wszystko jakichś super dropów tutaj nie było. Ale no niestety. Dobra, słuchajcie, w kolejnym odcinku oczywiście polecimy sobie z kolejnymi bitewkami. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej materiałów z Casehaga, zostawcie coś po sobie, łapeczkę w górę, jakiś pozytywny komentarz. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka i siemanko!